Dzień dobry Państwu, witam w odcinku z Krakowa Głównego. Za mną stoi EU07, którą przyjechałem z pociągiem w Ustronie. Mamy kilka stopni na plusie, pada deszcz, a więc nie jest to idealna pogoda do nagrywania, ale dam radę. A przed nami TLK Ustronie, to pociąg, którym przyjechałem do Krakowa. Jedzie skład Polregio do Ostrowca Świętokrzyskiego. Punktualnie rusza Intercity Malinowski. Czyli pociąg z Warszawy Wschodniej do Przemyśla Głównego. Będzie na bogato, bo mamy rarytasa. Zaraz pojedzie pociąg Regio do Ostrowca i nam odsłoni tę piękną lokomotywę. Punktualnie rusza skład Polregio do Ostrowca Świętokrzyskiego. I odsłania nam EP07356. Na razie bezrobotna. Ale znajdzie swój pociąg, tak mi się wydaje. Prezentuje się jak to rarytas efektownie. Przed nami pociąg TLK Bieszczady SKPL. To jest Żuczek SN84003. Tablica relacyjna. A tak wygląda w środku. Planowy odjazd o godzinie 9:09. Wjeżdża Intercity Artus z Przemyśla do Gdyni. Wagon parowy i wagon klasy pierwszej na końcu. Rusza pociąg Bieszczady do Zagórza. Nastąpiła zmiana lokomotywy w pociągu Intercity Artus i pojawił się zapowiadany przeze mnie rodzynek. Skład za chwilkę wyruszy. A ja tym razem spotykam rodzynka w Krakowie i znowu na urlopie. Rodzynek po prawej, a po lewej rarytas. Rusza Elf Kolei Śląskich do Katowic. To pociąg Gipki Cuk. Kilka takich składów o tej nazwie jedzie właśnie na tej trasie. Kibelek Polregio. Proszę zachować ostrożność i zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej.
Odprawiony został Intercity Artus. Rodzynek odpalony i rusza. Manewruje sobie Griffin. Rusza Witkacy, a wjeżdża pociąg z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ten pociąg pojedzie do Tarnowa. Koleje małopolskie. Planowy odjazd o godzinie 9:45. EN57 rusza. Odpocząć. Rusza skład kolei małopolskich do Miechowa. Jesteśmy w wagonowym składzie zastępczym za Express Intercity Premium. Dzisiaj na wagonach pociąg z Krakowa do Gdyni ruszy za około 2 minuty. EU160-019. Punktualnie o 9:50 rusza Express Intercity Premium na wagonach EU160-019. I najprawdopodobniej skład prowadzi 8 wagonów. Wagon restauracyjny. Wagon klasy pierwszej z numerem 1 na końcu składu. Zameldował się Intercity Wawel z Przemyśla do Berlina i mamy lokomotywę w Okleinie. Idziemy ją zobaczyć. Mamy jeszcze kilka minut do odjazdu. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mamy Husarza 007. Mikołaj, Orężada Helena, czyli po prostu reklama. I bombka, no ciekawie, przykuwa uwagę z daleka. Jedzie Luzak, 7, która będzie podczepiana pod Intercity Miechowita. Ale ten pociąg i jego odjazd pokażemy po odjeździe Wawela, bo Intercity Wawel rusza w zasadzie za moment. A po lewej Intercity Sienkiewicz. Skład
do Berlina odprawiony i husarz za chwilkę powinien ruszyć. Jak byłem młodszy, zdarzało mi się wypić orężadę Heleny. Teraz dla mnie ona jest przesłodzona. Taki świąteczny akcent w Krakowie. Pociąg wyruszył punktualnie. Frekwencja nie jest zbyt wysoka. A my teraz idziemy do obiecanego Intercity Miechowita. Przed nami EP07 10009 Intercity Miechowita. Wagon klasy pierwszej zdeklasowany do klasy drugiej. I tabliczka relacyjna. No i zobaczcie, kolejny skład jest przetaczany z toru 10 przy peronie 5. Punktualnie rusza Miechowita. Opóźniony około 14 minut wjeżdża ekspres Intercity Tatry i mamy EU200. O to chodzi. Chodzi o to, żeby było ciekawie, a jest ciekawie, jak mamy różnorodność składów i lokomotyw przede wszystkim.